Od zeszłego roku na polskim rynku dostępne są elektroniczne ochronniki Suho Isotune Sport Advanced IT36. O, dokładnie takie. Umożliwiające połączenie Bluetooth z telefonem. No, połączone między sobą kabelkiem z urządzeniem, z jednostką sterującą. A w tym roku firma Isotune zaprezentowała nowy model słuchawek, czy też ochronników słuchu, również dousznych, ale już nie połączonych ze sobą kabelkiem, tylko stanowiącym dwie oddzielne słuchawki wkładane do ucha. Cały zestaw wygląda w ten sposób. Ochronniki charakteryzują się tłumieniem na poziomie 25 NRR i 32 SNR. Jak widzicie, ochronniki przenoszone są w takim małym pudełeczku, stanowiącym jednocześnie ich ładowarkę. Sama ładowarka jest zasilana przez złącze USB. W celu załadowania wystarczy po prostu oba elementy umieścić w pudełeczku i one automatycznie się ładują. Z przodu te cztery diodki to jest wskaźnik naładowania. Zestaw jest wyposażony w moduł Bluetooth, służący do połączenia z telefonem i według zapewnień producenta umożliwia swobodną rozmowę telefoniczną. Zestaw oferuje również 8 poziomów wzmocnienia i wykonany jest w technologii IP67, czyli będzie można w nim biegać na deszczu. A to już Desert Tech, który kojarzy się przede wszystkim z takimi właśnie bullpopami. Od razu mówię, nie, MSBS był wcześniej, ale Desert Tech pokazał także coś takiego. Mianowicie chłopaki z Desert Techa zaprojektowali swoją komorę spustową do karabinków M4, która jest tak powycinana, nie bez powodu, dlatego że jest ona przystosowana do nowego magazynka, który został opracowany przez firmę Desert Tech. Magazynek jest magazynkiem dużej pojemności, czyli coś w rodzaju 60-nabojowego magazynka Surefire, z tą różnicą, że magazynek Desert Techa mieści 53 naboje. Jest magazynkiem czterorzędowym, ale o zupełnie innej konstrukcji, co widzicie po jego gnieździe. On jest po prostu na całej swojej wysokości jednego rozmiaru, nie tak jak magazynek Surefire, dzięki czemu w magazynku można było zastosować jedną, a nie dwie sprężyny, co wpływa na poprawę funkcjonowania tego magazynka, upraszcza jego konstrukcję oraz redukuje możliwość wystąpienia zacięć, które zdarzały się w magazynku Surefire właśnie dlatego, że zastosowano w nim dwie współpracujące ze sobą sprężyny. Kolejną nowością Desert Techa jest biegówka SAI6 albo SAI6, charakteryzująca się powiększeniem 1:6×24, średnicą tubusa 30 mm oraz krzyżem celowniczym w pierwszym planie. Krzyż wygląda... O, tak właśnie wygląda krzyż tej lunety. Podświetlenie krzyża realizowane jest z wykorzystaniem diody LED i jest możliwa jego regulacja w 9 poziomach. Masa lunety wynosi 510 gramów i lunetę można przystrzelać do amunicji 5,56 oraz 7,62 NATO. Wygląda bardzo fajnie. A zaraz się spytam, ile kosztuje. No dobra, to już wiem. Luneta kosztuje na europejskim rynku około 1600 euro. A przy okazji jeszcze pokażę Wam fajną rzecz, mianowicie taki montażyk. Służący do zainstalowania dodatkowego celownika mikrokolimatorowego. Tu widzicie Acro P1. Montaż jest o tyle fajny, że jest odwracalny, czyli można go przestawić na prawą i lewą stronę bez najmniejszego problemu. Jako że pewnie niedługo moje akro będzie bezdomne, to zainteresuję się tym montażem.
postaram się go zdobyć, zainstalować na karabinie i powiedzieć Wam, jak to chodzi na ostrej. No, symbol chyba wszystkim znamy, znany 5.11. I na stoisku firmy 5.11 moją uwagę przyciągnęły trzy modele spodni. Flex Tag, Flex Light i Fast Tag. Są to spodnie, powiedzmy, taktyczne, aspirujące do miana, może spodnie nawet takich trochę low profile'owych. Może na maksa low profile'owe to one nie są, natomiast na pewno nie są spodniami bardzo agresywnymi z wyglądu, czyli nadają się do takiego EDC, chociaż i tak, jak ktoś na Was spojrzy, będzie wiedział, o co chodzi, bo tak, no bo właśnie. Konstrukcja tych wszystkich spodni różni się. Flex taki zostały zaprojektowane tak, żeby maksymalnie zwiększyć swobodę ruchów w tych spodniach. Uzyskano to przez odpowiedni krój, a także zastosowanie chociażby takich elastycznych wstawek. Ten panel, który widzicie, sięga aż w głąb kieszeni, poprawiając zakres ruchu użytkownika. Oczywiście spodnie wyposażone są w różnego rodzaju kieszonki, wzmocnienia. Mają spodnie na tyłku, co ja osobiście bardzo lubię, bo używam często tych kieszeni. Mają dość fajne, płaskie kieszenie udowe. To nie są spodnie bojowe, więc nie będziecie tam przenosić nie wiadomo czego. I taki krój kieszeni w zupełności powinien wystarczyć. To już są spodnie Flex Light, które według opisu są po prostu lżejsze od poprzednio zaprezentowanych. To nawet widać po kroju, tak? Zobaczcie, jak jest skrojona kieszeń w Lightach, a jak jest skrojona kieszeń w Flex Tagach. Z tyłu jest jakiś taki pasek po nic. Nie lubię tego typu rozwiązań, ale może komuś się to podoba. Trochę też nie odpowiada mi asymetria w tych spodniach, czyli z lewej strony kieszonka z klapką, z prawej strony kieszonka wpuszczana. No, mimo wszystko wolę takie symetryczne rozwiązania jak w tych spodniach, ale to ja, a innym może się to akurat spodobać. Oczywiście spodnie są pokryte powłoką teflonową, która zapobiega szybkiemu brudzeniu, zapewnia jakąś tam formę wodoodporności. I dotyczy to chyba wszystkich ich spodni zaprezentowanych na targach. To są już fast taki. No i te spodnie mają być po prostu wytrzymałe. Już nie mają tych elastycznych wstawek. Po prostu postawiono na wytrzymałość. No wiadomo, że te elastyczne materiały, one po pewnym czasie tracą elastyczność. Są też dużo bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Więc po prostu w tym modelu z nich zrezygnowano. Jak tak patrzę na te trzy modele spodni, to zdecydowanie moim faworytem jest Flex Tag. Trafiłem na stoisko firmy Aero Precision, gdzie zaprezentowano parę modeli ich karabinków. Firma ostatnio w Polsce cieszy się coraz większą popularnością z uwagi na to, że tanie aery mocno zdrożały, a w zasadzie dobiły cenę do tych ze średniej niszy półki cenowej. W związku z powyższym Aero Precision stało się mocno atrakcyjnym karabinkiem w tych pieniądzach, które jeszcze kosztuje. No cóż, moim faworytem jest zdecydowanie wariacja na temat M16A2. Muszę przyznać, że wykonana całkiem nieźle, chociaż ta matowa kolba trochę psuje obraz całości, bo w oryginale kolba matowa nie jest. Natomiast cała reszta wygląda całkiem spoko. No, oczywiście ortodoksi czepią się, że są dwa piny, a nie trzy, ale to jest cywilna komora i no, nie ma możliwości w Stanach, żeby była to komora trójpinowa. Mają też swoją M4, ale jak zapewne wiecie z moich filmów, ja jestem fanem M4 od Staga i uważam, że mój Stag jest znacznie ładniejszy od tego z Aero Precision. O jakości nie będę dyskutował, bo z M4 z Aero Precision nie miałem jeszcze do czynienia. Wygląda na solidno, zresztą te karabinki, tak jak powiedziałem, oprócz atrakcyjnej ceny, cieszą się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników. Więc może Aero na początek powinien pochodzić właśnie z tej firmy. I na stoisku Surefire zaprezentowano taką sprytną kaburę.
Widzicie guziczek tutaj on and off. Co on robi? A on włącza właśnie latarkę. Zobaczcie, jak to działa. Yes, this is a master fire light. It automatically comes on when you unholster it, so you don't have to think about it when it comes on. Oh, sorry, I didn't have it on. There you go. Turn it on. And then also it indexes off of the front of the light as well. So you have the light right here. You can put it on any pistol, and you can have it index off of the light there, so it doesn't really matter. And then this sleeve right here can be taken off, so you can put an RMR red dot on the top of the light right here. It doesn't interfere with it. And also you can put a suppressor on the rifle or on the pistol, and it'll holster as well. Thank you. Sorry. Jak widzieliście, kabura po prostu umożliwia włączenie latarki przy wyjmowaniu pistoletu. Zrobione jest to bardzo prosto mechanicznym przełączniczkiem działającym na włącznik latarki. This is the new Micro Scout light. Runs off of a AAA battery at 300 lumens. Good for submachine guns like the MP5 and MP7. Nice flood beam for close quarters combat. Very good. Jak widzieliście, latareczka Scout Micro, charakteryzująca się mocą 300 lumenów i kosztująca niecałe $300, przeznaczona do pistoletów maszynowych. Mocowana na szynę Picatinny bezpośrednio, włączana takim wyłączniczkiem. Na razie tylko w ten sposób, ale jak rozmawiałem z przedstawicielem firmy Surefire, trwają prace nad wyłącznikiem żelowym, który będzie można umocować tak jak w zwykłych Scoutach. XR1 and XR2 pistol lights. This XR2 has a laser integrated with it. It's good because it has a rechargeable battery that can be taken on and off the weapon light without having to remove it from the pistol, so you don't have to re-zero it. Very seamless. There's a charging cradle that'll come with it, and it has a fuel gauge on the side of the battery as well, so you can tell where the fuel is at in the battery and how much life you have left. No, to już wszystko wiecie. Nowa latarka pod pistolet. Ta po lewej, niezamontowana na broni, ma dodatkowy wskaźnik laserowy. Ta zamontowana na broni jest tylko zwyczajną latareczką. Jak widzicie, zasilana jest z pakietu akumulatorów. O, tutaj właśnie, o, patrzcie, jest, dobrze, jest z laserem, działa wszystko. Zasilana jest z łatwo odłączalnego pakietu akumulatorów. W zestawie z latarką znajduje się oczywiście ładowarka do tego pakietu akumulatorów. Jak mnie zapewniono, będzie możliwy zakup pakietu akumulatorów także osobno, żeby mieć na wymianę, jak wam w czasie walki padnie światło na broni. Wygląda naprawdę spoko. Przełączniki sterujące wyglądają na wygodne. Latarka jest bardzo mała, bardzo lekka. Pakiet akumulatorów waży prawie nic. No to teraz trzeba czekać, aż pokażą się w Polsce. Streamlight, Sidewinder, Stock. To jest stary Sidewinder, a to jest nowy Sidewinder, czyli mała nachylmowa latareczka z głowicą umieszczoną na tak zwanej gęsiej szyli, czyli pałąku, który pozwala na wyginanie jej pod dowolnym kątem i ustawienie światła w tym kierunku, w którym chcemy. Latarka bardzo ciekawa, montowana na szynie bocznej. System montażu kompatybilny z szynami Obscura, więc bez żadnych dodatkowych przejściówek po prostu wsuwamy latarkę i mocujemy ją na hełmie. Latarka świeci światłem białym, świeci jednym z trzech kolorów. Zaraz wam opowiem, jak się je zmienia, bo jest do wyboru czerwony, niebieski i zielony, a także świeci w podczerwieni. Za sterowanie latarką odpowiedzialny jest to pokrętło po prawej stronie. Ta część z dodatkową wypustką to i R, żeby było łatwo wyczuć, kiedy włączamy podczerwień. Ten przycisk po lewej stronie, ten gumowany, to jest włącznik. Włącznikiem zmieniamy też kolor świecenia. Do zmiany koloru trzeba nacisnąć go szybko 5 razy, wtedy zmieniamy pomiędzy poszczególnymi kolorami przy ustawieniu pokrętła na C, czyli na kolor. Dodatkowo każdy kolor i światło białe mają po 3 poziomy świecenia.
Bardzo ciekawe jest zasilanie latarki. Tu widzicie komorę baterii, a wiecie co jest najfajniejsze? Że tę latarkę można zasilać baterią CR123A albo baterią tak zwanym paluszkiem, czyli bateryjką AA. Jak to jest możliwe? No bardzo prosto. Przy włożeniu bateryjki CR123A bateria opiera się na styku. Jeżeli chcemy włożyć baterię AA, to ją po prostu wkładamy, a styk umieszczony na sprężynie przesuwa się do wnętrza komory baterii i umożliwia włożenie baterii AA. Słuchajcie, to jest kuźwa tak genialnie proste, że aż dziś się nikt tego wcześniej nie wymyślił. Bardzo fajna latarka, naprawdę super. Ciekawe, kiedy będą dostępne w Polsce i ciekawe, ile będą kosztować. I to by było na tyle, jeśli chodzi o targi IWA. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest hala 4A, która zawsze była wypełniona po brzegi stoiskami myśliwskimi, optyką, strzelbami, kapelusikami z piórkiem, a dzisiaj na dobrą sprawę można by sobie tu pograć w siatę albo jakąś inną dyscyplinę wymagającą miejsca i tak wyglądają praktycznie całe targi. Jedynym wyjątkiem, a w zasadzie nie ma wyjątków. Wszystkie hale są bardzo mocno okrojone, bardzo duże przestrzenie między stoiskami. Mówi się, że jest mniej więcej połowa wystawców, którzy przyjeżdżali zwykle. Dobrze, że te targi się odbyły, bo fajnie było spotkać starych znajomych po prawie 3 latach. Źle, że odbyły się w takiej formie, bo można było po prostu to wszystko ograniczyć nie do 7 czy 8 hal, tylko do 3. Góra 4, mniej łażenia, wszystko na miejscu. A tak tłuczesz te kilometry po halach, kompletnie bez sensu, łażąc po pustych przestrzeniach. No ale nic, miejmy nadzieję, że IWA 2023 wróci do formy i będzie wyglądać znacznie lepiej. Tyle z Norymbergi. Do zobaczenia wkrótce.